Ty, Józef Sebastian Pelczar, rozmyślania o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa dla zakonnic. Przedmowa. O czym i jak rozmyślać? Wszyscy mistrzowie duchowi zgodnie nauczają, że bez pamięci o Bogu i bez rozważania prawd wiary niepodobna żyć po chrześcijańsku i zbawić swojej duszy. Co do rozmyślania uporządkowanego według pewnej metody, czyli tak zwanej medytacji, nie jest ono konieczne do zbawienia, ale za to potrzebne do doskonałości, bo ono oświeca, rozpala, krzepi i oczyszcza duszę, a stąd jest szkołą Ducha Świętego, mistrzynią cnót i karmicielką modlitwy. Słusznie też święty Ignacy nazywa rozmyślanie najkrótszą drogą doskonałości, a święty Franciszek Salezy śmiało obiecuje niebo temu, który codziennie, przynajmniej ćwierć godziny, poświęca na rozmyślanie. Słusznie również jest ono pokarmem codziennym we wszystkich zakonach i zgromadzeniach zakonnych, ale i osobom w świecie żyjącym, a spragnionym doskonałości, pokarm ten gorąco się zaleca. O czym rozmyślać? Przede wszystkim o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo wszakże On sam powiedział, a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. On też jest najwznioślejszym wzorem i najwyższym mistrzem doskonałości dla wszystkich, a tajemnice Jego życia i Jego słowa są kopalniami pełnymi skarbów Bożych. Mamy w języku polskim kilka dobrych podręczników do medytacji, jak na przykład ojca Brunona, Verkrys z Towarzystwa Jezusowego, pod tytułem Przewodnik prawdziwej pobożności. Hamona pod tytułem Rozmyślania na wszystkie dni roku. Księdza Avancina z Towarzystwa Jezusowego Rok Chrystusowy. Księdza Bolecjusza również z tegoż towarzystwa Ćwiczenia duchowne świętego Ignacego. Księdza Haingtona, również z Towarzystwa Jezusowego, rozmyślania dla świeckich i inne. Ale takich książek nigdy nie będzie za wiele, bo są one jakby kwiatami, z których każdy ma woń właściwą i na które dusza, niby pszczoła, dla odmiany zlatywać lubi. Chcąc przede wszystkim nowicjuszkom zgromadzenia służebnic serca Jezusowego dostarczyć więcej takich kwiatów, ułożyłem z dzieł moich, a szczególnie z dzieła Jezus Chrystus wzorem i mistrzem kapłana, rozmyślania pod tytułem Rozmyślania o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa dla zakonnic. I postanowiłem ogłosić je drukiem, by służyły za podręcznik do medytacji dla zakonnic, chociaż i osoby pobożne żyjące w świecie mogą z niego korzystać. Całe dzieło obejmuje 5 części, a mianowicie pierwsza o życiu ukrytym Jezusa Chrystusa, druga o życiu publicznym Jezusa Chrystusa, trzecia
o życiu bolesnym, czyli o męce Jezusa Chrystusa. Czwarte, o życiu chwalebnym Jezusa Chrystusa. Piąte, o życiu eucharystycznym Jezusa Chrystusa, czyli o Najświętszym Sakramencie. W tych pięciu częściach mieszczą się także rozmyślania o Najświętszej Maryi Pannie, a całe dzieło jest uzupełnieniem rozmyślań o życiu zakonnym dla zakonnic, które w 1917 roku wyszły w Krakowie w drugim wydaniu. Stąd też jedne rozmyślania trzeba łączyć z drugimi. Ponieważ niektóre rozmyślania są dłuższe, dlatego można je dzielić na dwa razy. Także w jednym dniu bierze się punkt pierwszy z zakończeniem, w drugim dniu punkt drugi również z zakończeniem. Radzi się, aby mistrzyni nowicjuszek czy przełożona miejscowa każde rozmyślanie wcześniej przeczytała. W tych rozmyślaniach, które nie mają dwóch punktów, trzeba robić przerwy tam, gdzie jest pytanie zwrócone wprost do zakonnicy. A jak korzystać z tych rozmyślań? Według rady świętego Ignacego do każdej medytacji przygotuj się należycie. W szczególności oczyść duszę aktem skruchy z plam powszednich. Uspokój w sercu hałas ziemskich uczuć i pragnień i nałóż wędzidło zmysłom i wyobraźni. A to jest przygotowanie najdalsze i do każdej modlitwy potrzebne. Po drugie, przygotuj zawczasu, jeżeli można, jeszcze poprzedniego wieczoru przedmiot rozmyślania. Stąd odczytaj nagłówek i główne punkty następnej medytacji, albo słuchaj, gdy je ktoś inny odczytywać będzie, i myśl o nich, nim zaśniesz i skoro się obudzisz. Rano, po zwykłym pacierzu, odmów ze skupieniem następującą modlitwę: Panie mój Boże, wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że oczy Twoje na mnie są zwrócone. Upadam przed Tobą na kolana, czując się niegodną stanąć przed Twoim obliczem. Pełna jednak ufności w Twą nieskończoną dobroć, błagam Cię pokornie o łaskę, bym to rozmyślanie odprawiła na Twoją większą chwałę i na mój duchowy pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz moje serce. Wzmocnij moją wolę, abym Cię lepiej poznała, bardziej ukochała i wierniej Tobie służyła. O tę łaskę proszę za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, moich patronów i patronek i mojego anioła stróża. Po tym przygotowaniu przystąp do samego rozmyślania, które zajmuje wszystkie władze duszy, a więc i pamięć, aby ci przypominała wszystko, co wiesz o tej prawdzie czy o tym zdarzeniu, które stanowi osnowę rozmyślania, i rozum, aby rozważał, co jest godne uwagi w tej prawdzie i jakie obowiązki wynikają z niej dla Ciebie i jakie dotąd spełniałaś, czy na przyszłość chcesz spełniać. I serce, aby wzbudzało stosowne do przedmiotu i do Twoich usposobień uczucia, a mianowicie akty wiary, ufności, miłości, zgadzania się z wolą Bożą, upokorzenia się, żalu i tym podobne. I wolę, by robiła odpowiednie postanowienia i to szczegółowe, czyli jak się mówi praktyczne, to jest zastosowane do potrzeb duszy i na czas krótki wymierzone, a przy tym mocne, to jest oparte na silnych pobudkach, i pokorne, to jest połączone z nieufnością we własne siły, a z ufnością w pomoc Bożą.
Do tej głównej części rozmyślania najbardziej przyda się książka. Stąd przeczytaj sobie ponownie nagłówek i punkt pierwszy, a przynajmniej część tegoż. Jeżeli przedmiotem medytacji jest jakieś zdarzenie z życia Pana Jezusa, utwórz sobie najpierw wyobraźni obraz tego zdarzenia, co święty Ignacy nazywa ułożeniem miejsca. Tak na przykład, gdy masz rozmyślać o narodzeniu Pana Jezusa, przedstaw sobie, że jesteś w stajence betlejemskiej, że widzisz Dzieciątko Boże w żłóbku albo na łonie Najświętszej Matki, obok niej świętego Józefa, dalej zaś pastuszków, a nad stajenką aniołów i tym podobne. W każdym razie przypomnij sobie to zdarzenie, jak ono się odbyło, czy też słowa Pisma Świętego, które masz rozważać. Jeżeli już w pierwszym punkcie przychodzą zapytania odnoszące się do Twojego życia, badaj zaraz swoje sumienie i rób odnośne akty, ponieważ każda medytacja obliczona jest na pół godziny. Dlatego dla pierwszego punktu poświęć 10 do 12 minut. Potem bierz się do drugiego, który uwzględnia przede wszystkim stronę praktyczną. Tu po każdym pytaniu trzeba się zastanawiać nad sobą i wzbudzać odpowiednie uczucia. Kończy się zaś rozmyślanie ogólnym rachunkiem sumienia, aktem żalu, jakby spowiedzią u stóp Pana Jezusa i postanowieniami szczegółowymi, które składaj przed sercem Jezusowym za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny. Dla ułatwienia podaję przy każdej medytacji takie postanowienia, ale nie trzeba się tym krępować i można według potrzeb duszy coś innego Panu Jezusowi przyrzec. W przekonaniu, że zakonnice czy osoby pobożne w świecie, rozmyślające o życiu Pana Jezusa, strzegą się nie tylko grzechu śmiertelnego, ale także grzechów poprzednich, polecam im śmiało przy końcu medytacji komunię duchową, która może być przygotowaniem do komunii sakramentalnej, a więc gorące, ale zarazem pokorne pragnienie przyjęcia Pana Jezusa po obudzeniu aktu żalu. Wyobrażenie sobie, że sama Najświętsza Matka umieszcza w sercu naszym Boskiego Syna, w hostii Najświętszej Utajonego i dziękczynienie wraz z ofiarowaniem siebie i z prośbą o łaski potrzebne do spełnienia postanowień. Rozumie się, że gdyby sumienie wyrzucało jakiś grzech ciężki, jeszcze nie odpuszczony, nie można przyjąć komunii duchowej, ale trzeba wpierw duszę oczyścić dobrą spowiedzią. Po każdym rozmyślaniu odmawia się taką lub podobną modlitwę. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie natchnienia, jakich mi udzieliłeś w tym rozmyślaniu. Z miłości do Ciebie żałuję za wszystkie wykroczenia i niedbalstwa popełnione dzisiaj i w całym życiu. Błagam Cię o łaskę skuteczną, bym wykonał wszystkie moje postanowienia i coraz doskonalej Ci służył. W ręce Twoje, o Najświętsza Panno, składam owoce dzisiejszego rozmyślania. Boskie serce Jezusa, bądź moją miłością, najłaskawsze serce Maryi, bądź moim ratunkiem.